Marcin Klimkowski wykorzystuje bolesławieckie imprezy pływackie, by startować i trenować, ale jeździ też na zawody organizowane w innych miejscach kraju. Ostatni taki start to Gliwice i zimowe Mistrzostwa Polski. Ostatni weekend brałem udział w zimowych Mistrzostwach Polski w kategorii Masters w pływaniu. Odbywały się one w Gliwicach na pływalni Olimpijczyk. Jest to pływalnia 50-metrowa, ale tym razem był basen podzielony na dwie części, czyli zawody odbywały się na krótkim basenie. Marcin Klimkowski wystartował na dystansach 200 metrów stylem dowolnym, 200 metrów grzbietowym i 50 klasycznym. Chciałem ukończyć tę konkurencję bez żadnych dyskwalifikacji. Niestety, a może i dobrze, że moja klasyfikacja była poza podium, niedaleko poza podium. Atmosfera panowała bardzo pozytywna, sportowa. Bardzo przyjemne było, jeżeli kończyłem już dany bieg, widownia klaskała i dopingowała mnie. W całych zawodach udział wzięło ponad 500 zawodników, a przekrój wiekowy to zawodnicy od 20-latków po seniorów 80-letnich. Tegoroczny kalendarz startowy się wyczerpał. Marcin Klimkowski planuje już treningi pod zawody, które odbędą się w 2018 roku.